konkursu. No ciekawe, właśnie ten kompleks obiektów. Czy Piotrek Żyła wejdzie do pierwszej dziesiątki, bo to wcale nie jest wykluczone. Tak, jest to oczywiście możliwe. Bardzo dobry skok Piotrka, 230,5 metra. No a rozpoczyna tę dziesiątkę Konstantin Schmidt. 219 metrów w pierwszej serii. No i zobaczmy, jak poradzi sobie teraz przy tym tylnym wietrze. 13 platforma startowa. Dobra prędkość na progu Niemca. Ładnie tę parabolę lotu obrał. No i dobry, taki solidny, ponad 200-metrowy skok. Konstantin Schmidt, 14 zawodnik grudniowych Mistrzostw Świata w lotach. 216 metrów w tym drugim skoku, a zatem 3 metra krócej. No te 18,5, aż 12,7 punktu dodane za wiatry wiejący z tyłu z prędkością 73 metra na sekundę. To chyba najwyższa bonifikata w tej serii finałowej. 12 punktów dodanych miał Pius Paszke. No a zatem można powiedzieć, Niemcy tutaj dość pechowo, bo skakali w tej finałowej serii obaj w najgorszych warunkach. No i łącznie 405,1 lokata, a zatem przegrywa nie tylko z Piotrem Żyłą, ale także i z Jakubem Wolnym, który zachowuje szóste miejsce. Czyli Johansson będzie w dziesiątce, a Piotrek jest na razie co najmniej 11, a będzie skakał Naoki Nakamura, który w tym sezonie 11 razy punktował, a 7 razy z rzędu Dora Sznowa. Miał świetną końcówkę sezonu. 9 po pierwszej serii Nakamura, 9 też był w kwalifikacjach, w których skoczył aż 236 metrów, ustanawiając swój rekord życiowy. No, gdyby teraz powtórzył taki lot, to objąłby prowadzenie, ale jak Państwo widzieli, nie powtórzył. 215 metrów Nakamury. Sędziowie dają noty po 17,5 punktu, jeden nawet 17. Wprawdzie jest rekompensata, ponad 12-punktowa za wiatr z tyłu, ale Naoki Nakamura nie będzie w czołowej trójce, a zatem wiemy już na pewno, że Piotr Żyła zakończy te zawody w pierwszej dziesiątce. Zachwianie przy lądowaniu Nakamury. Jest 8. Również przegrywa z naszym Jakubem Wolnym, który wciąż jest na 6. pozycji. No ale Nakamura, jak widzimy, zawsze uśmiechnięty, zadowolony, niezwykle radosny jest zawodnik. No a teraz Karl Geiger, czyli mistrz świata w lotach aktualny z Planicy z grudnia ubiegłego roku. No czterokrotny aż medalista mistrzostw świata w Oberstdorfie, w swoim rodzinnym Oberstdorfie, gdzie wygrał dwukrotnie konkursy mieszane, a indywidualnie był drugi i trzeci. I teraz ładny skok Geigera. No i potwierdza, że mistrzem świata w lotach nie był przez przypadek. To był piękny, daleki skok. Stefan Horngacher zadowolony. Brawa dla mistrza świata w lotach. No, trafił troszkę lepsze warunki. Będzie miał dodanych 8 punktów. A zatem ze skoczków niemieckich te warunki w jego przypadku były najlepsze. 46 metra na sekundę. Wiatr wiejący w plecy, ale imponująca odległość. 238 metrów. Trochę tutaj sędziowie mieli zastrzeżenia do stylu. Spójrzmy więc, jak lądowanie wyglądało. Trzech sędziów dało 18,5, ale dwóch tylko 17,5 punktu. No, może ten telemark niezbyt pewny. Gdzieś tak pewnie te 17,5-18 to byłyby bardziej adekwatne do tego skoku oceny. Wygrał wraz z kolegami konkurs drużynowy, a z kolegami i koleżankami konkurs drużyn mieszanych w Oberstdorfie. No i teraz oczywiście on jest liderem z przewagą ponad 11 punktów nad Robertem Johanssonem. 7 po pierwszej kolejce Daniel Huber. Mają jeszcze Austriacy Michaela Heibecka. Huber w pierwszej kolejce skoczył 228,5 metra. To blisko jego rekordu życiowego, który wynosi 231. Najwyżej z Austriaków sklasyfikowany w Pucharze Świata. Ładnie teraz położył się między nartami. Ląduje może troszkę przed zieloną linią, którą teraz wyznaczył poziom skoku Karla Geigera. Ale to był bardzo dobry skok. To był bardzo dobry skok długości 227,5 metra. A więc potwierdzenie stabilnej formy. 228,5 w pierwszej, 227,5 w drugiej. W dobrym stylu, 4,19, jedna nosa 18,5. Warunki miał nie najgorsze, bo ta rekompensata w porównaniu do kilku poprzednich skoczków niewielka, 7 punktów. Mieliśmy już tutaj ponad 12-punktowe rekompensaty. Daniel Huber po tym skoku na drugim miejscu przegrywa tylko z Karlem Geigerem. Trzeci jest Johansson, Piotrek Żyła na czwartej pozycji. No i pomału zbliżamy się do rozstrzygnięcia w tym konkursie. Yukiya Sato wyprzedzał prowadzącego aktualnie Karla Geigera po swoim pierwszym skoku na odległość 228,5 metra.
o 3,8 punktu. Czy zdoła obronić tę przewagę? Tuż tutaj energicznie wyszedł z progu, zadarł trochę chyba za bardzo do góry Dziobynard. No i to się później odbiło, że wytracił prędkość i nie wykorzystał warunków, które też no nie sprzyjały mu tutaj, bo 9,2 punktu, nawet więcej teraz po korekcie, 12,9 punktu będzie miał dodane do noty za styl i odległość Japończyk, 219,5 metra. Tu widzimy jeszcze raz ten drobny błąd po wyjściu z progu, no, który spowodował, że szósty zawodnik Mistrzostw Świata w lotach tutaj w tym konkursie nie poszybuje tak daleko. No te osiemnastki, cztery osiemnastki, jedna 18,5 punktu i czwarta lokata filigranowego Japończyka. Piotrek Żyła zatem na piątej pozycji, a za chwilę Michel Hajbek, który zajął czwarte miejsce w Mistrzostwach Świata w lotach narciarskich tutaj w Planicy w grudniu. Wtedy czterech skoczków rzeczywiście było w wybitnej formie. Geiger, Granerud, Eisenbichler i Hajbek. Teraz Hajbek i Eisenbichler na exec po czwartej pozycji po pierwszej serii. Ale to jest dobry skok Hajbeka. Musiał osiągnąć 228 punktów, by wyprzedzić Geigera. Miał zresztą nad nim sporą przewagę po pierwszej serii. Ona wynosiła 7,6 punktu. 227 metrów. To może nie wystarczyć, aby objąć prowadzenie, aby wyprzedzić Geigera. Ale to może wystarczyć, aby zajmować drugą pozycję. Noty 19,5 nawet jedna, ale ona akurat nie będzie brana pod uwagę. Dwie dziewiętnastki, dwie 18,5 punktu, rekompensata 10,5. Jest drugi, tak, przegrywa tylko z Karlem Geigerem, ale zatem Geiger przed Hajbekiem. O punkt i jedną dziesiątą Niemiec wyprzedza Austriaka. Prowadzi zatem aktualny mistrz świata w lotach przed czwartym zawodnikiem ostatnich mistrzostw tutaj na letalnicy. A teraz widzimy obniżona platforma startowa. Na życzenie trenera ryzykuje Stefan Horngacher, brązowy medalista Mistrzostw Świata w lotach, wicelider Pucharu Świata, Markus Eisenbichler już na prog. Niższa, co zrozumiałe, prędkość. No i teraz czy osiągnie ten punkt, który pozwala skorzystać? Tak, to jest piękny skok, a jeszcze będzie miał dodane te prawie 9 punktów. Tak, dokładnie 9 za obniżoną platformę startową, a zatem Eisenbichler tutaj walczy o pełną pulę. I on tutaj będzie rywalizował z Ryoyu Kobayashi, myślę, o wygraną w tym konkursie. Z obniżonego 12 rozbiegu skacze 238,5 metra, a zatem jeszcze pół metra dalej od prowadzącego Karla Geigera. Świetna forma Eisenbichlera. Wczoraj świetnie skakał w treningu, w którym się zaprezentował w jednym skoku, drugi w kwalifikacjach. Dzisiaj nie startował w serii próbnej, skumulował wszystko na zawody. Był czwarty, w pierwszym skoku 232,5 metra, a teraz jeszcze 6 metrów dorzucił do tego zabniżonego rozbiegu. No i oczywiście on prowadzi ze sporą, prawie 14-punktową przewagą, ale jak odpowiedzą rywale, pozostało nam dwóch Słoweńców i prowadzący Ryoyu Kobayashi. Najpierw Bor Pawlowczyk, trzeci po pierwszej serii, miał pół punktu przewagi nad Eisenbichlerem. Skoczył 231,5 metra w pierwszej. To jest bardzo zdolny skoczek, który dwa razy w tym sezonie stawał na podium. To było w Klingenthalu. A teraz głęboko wychylił się, gdzieś głowę schował między czubkami nart. Leci, ale proszę zobaczyć, co się stało z zieloną linią. On wrócił do rozbiegu tego nieco dłuższego niż w przypadku Eisenbichlera. Zielona linia była już daleko za rozmiarem skoczni. Musiałby skoczyć sporo powyżej 240 metrów, 247, aby objąć prowadzenie. On skacze 228 i pół metra. To był dobry skok. 4,19 za to otrzymał. Jedną notę 18,5, ale to jest stanowczo za krótko, aby wygrać z Niemcem. Czy wygra z Karlem Geigerem, drugim z Niemców, bo na razie mamy Eisenbichlera przed Geigerem, trzeci jest Hajbek, a Bor Pawlowczyk po tym skoku wyląduje na czwartym miejscu, a więc za Hajbekiem, przed Huberem, nie będzie dzisiaj Bor Pawlowczyk stał na podium. No a czy pozostanie na tym podium ostatni już ze Słoweńców na liście startowej w serii finałowej Domen Prewc?
Najmłodszy z braci Prewców dość nieoczekiwanie przebudził się podczas pierwszej serii tego konkursu, bo skakał tutaj wcześniej słabo i wczoraj i w treningach i w kwalifikacjach, które zakończył dopiero na 37 miejscu, ale dzisiaj 231 i druga lokata. Czy zdoła ją obronić? Domen Prewc już wzbił się w powietrze. 13 oczywiście platforma startowa, bo wróciliśmy do tego rozbiegu. O, walczył do końca, robił co mógł, no i za tę ambicję trzeba go pochwalić. Ale nie był w stanie nawiązać tutaj walki z Niemcami. 222 metry to za krótko, aby rywalizować z Eisenbichlerem i Geigerem. No a czy wystarczy, aby wyprzedzić Heibecka? Wydaje się, że także to będzie za mało. Raz jeszcze oglądamy ten skok. Wiatr w plecy 38 metra na sekundę. Będzie miał dodanych 6,6 punktu. Zatem dokładnie takie warunki według tych uśrednionych pomiarów, w jakich skakał Markus Eisenbichler. No i tak przymknął tutaj oczy Robert Hrygota, no bo zdaje sobie sprawę, że podium uciekło. Uciekło nie tylko Domenowi, ale uciekło w ogóle Słoweńcom. Dwóch Niemców na czele przed Austriakiem, a pozostał już tylko Japończyk Ryoyu Kobayashi. 10 skoczków prowadzili do serii finałowej Słoweńcy i żaden z nich, mimo że to 1/3 składu, nie stanie jednak na podium. Już tylko Ryoyu Kobayashi, rekordzista tej skoczni, 252 metry, który tutaj w wielkim stylu zwyciężał 24 marca 2019 roku i który prowadził po pierwszej serii z przewagą 12,3 punktu. Nad Eisenbichlerem miał ponad 13 punktów. I teraz Ryoyu, fantastyczny lot! Ponad rozmiar skoczni, ponad 240 metrów, nie ma żadnych wątpliwości. Kto był dzisiaj najlepszy? Ryoyu Kobayashi odnosi zwycięstwo. Tutaj zwycięstwo, swoje drugie, no i trzecie w tym sezonie. Ryoyu Kobayashi bezkonkurencyjny, 244,5 metra. No a zatem padł tutaj rozmiar tej skoczni. Wreszcie doczekaliśmy się skoku wylądowanego poza 240 metrem. Brawa dla Ryoyu Kobayashiego. No, wytrzymał tutaj tę presję znakomicie, miał dużą przewagę, ale on ją jeszcze powiększył w tym skoku finałowym. Sędziowie byli dla niego nieco niełaskawi za lądowanie, dali 16,5-17, no ale gdybyśmy się tak przyjrzeli uważnie lądowaniu Eisenbichlera, no on dostał 52,5 punktu, też mu trochę tam poobniżali. Inna sprawa, że Kobayashi wylądował za rozmiarem skoczni, a tam już trzeba dbać o zdrowie. No dobrze, ale bez względu na to, jakie otrzymał noty Ryoyu Kobayashi, król sezonu 2019, to dzisiaj jest po prostu najlepszy. 4,9 punktu dodane za wiatr, a zatem stosunkowo miał niezłe warunki w tej serii finałowej. 452,5 punktu, a zatem ta jego przewaga nad Eisenbichlerem przez te obniżone noty za styl jednak troszkę zmiał. Ostatnie zawody Pucharu Świata przed mistrzostwami, przed tymi kolejnymi, które tutaj właśnie odbywane są w Planicy na normalnym obiekcie w Rasznowie. Minęły 4 tygodnie i wygrywa, czy nawet 5 tygodni chyba od Rasznowa i wygrywa tutaj na obiekcie do lotów, na tej jednej z największej skoczni świata, na Letalnic. A na mistrzostwach świata nie stał na podium. Michael Heibecka znów pechowo na 4. miejscu, jak na mistrzostwach świata w lotach narciarskich. 10. Piotr Żyła, 14. Jakub Wolny, 18. Andrzej Stękała. To może nie są imponujące rezultaty, gdybyśmy nie widzieli pierwszej serii, ale biorąc pod uwagę to, że każdy z naszych reprezentantów poprawił się w tej drugiej, więc jakieś brawa im się należą, naszej trójce. No i ostatnich 5